Kleczną ze Stowarzyszenia WAGA, Ewę Graczyk z Porozumienia Kobiety dla Pomorza i Małgosię Tarasiewicz ze Stowarzyszenia NEF. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby omówić problemy kobiet, szczególnie kobiet Pomorza. Jak Państwo zwrócili uwagę, zmieniliśmy troszeczkę koncepcję. To miał być stół okrągły, przy którym zasiądą organizacje, ale ponieważ jest tak dużo osób zainteresowanych problemem, który tutaj będziemy, problematyką, którą będziemy tutaj poruszać, że stwierdziliśmy, że chociaż w takiej formie, również przy okrągłym stole, chociaż kwadratowym, powinniście Państwo z nami zasiąść. Witam także posła Piotra Bałcia, który zaszczycił nas swoją obecnością. A wicemarszałkinię Sejmu powitamy troszeczkę później, ponieważ jest w drodze, spóźni się, ale będzie z nami tutaj. A teraz proszę posła Biedronia o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa i przede wszystkim dziękuję, że dzisiaj tutaj udało nam się spotkać. Pogoda jest tak przyjemna, majówkowa, że trzeba mieć naprawdę dużo energii, dużo determinacji, żeby poświęcić tę pogodę na rzecz też bardzo ważnej kwestii, ale pogoda na pewno jest dzisiaj dużą konkurencją dla tej dyskusji. Chciałem przede wszystkim podziękować współorganizatorkom tego spotkania, że przyjęły tę inicjatywę i są tutaj dzisiaj z nami i pomogły w organizacji tego spotkania, bo forum kobiet z facetami, z mężczyznami to takie osobliwe forum kobiet. Ale klasyczne. Ale klasyczne. Uważam jednak, że żeby rozwiązać problem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, uczestnictwo mężczyzn w dyskusjach, ich zaangażowanie, ich zrozumienie problemu jest konieczne i wydaje mi się, że z doświadczenia mojego, a znamy się przecież nie od dziś i nie od roku i nie od dwóch lat, wydaje mi się, że bez uświadomienia mężczyzn o tym, jak wiele jest problemów, z którymi spotykają się kobiety w swojej działalności społecznej, politycznej, kulturalnej, w takim życiu codziennym, uświadamianie mężczyzn w tej kwestii jest bardzo ważne, a angażowanie mężczyzn jest ważniejsze, bo bez nich tego problemu nie uda się rozwiązać. Widzę to także na przykładzie świeżym dla mnie polskiego parlamentu, na przykład Sejmu, w którym te kobiety stanowią, tu znów nierówny status, tylko 1/4 tego parlamentu. I wydaje się, że żeby przyjąć jakikolwiek akt prawny, jakąkolwiek ustawę, trzeba przekonać mężczyzn. To 1/4 kobiet, to niestety nie połowa, czy nawet połowa plus jeden parlamentu, a więc faceci, mężczyźni muszą być też do tej sprawy przekonani. Na szczęście mam wrażenie, że tych mężczyzn, którzy rozumieją ten problem, jest coraz więcej. I powiem znów na przykładzie, uczestniczyłem ostatnio w dyskusji nad informacją rządu o wykonywaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w tej dyskusji brało udział więcej mężczyzn niż kobiet. To chyba zmiana in plus. Zresztą mężczyźni, którzy się wypowiadali, w przeciwieństwie do wielu kobiet na przykład z Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski, byli bardziej uświadomieni, bardziej wyemancypowani w tych kwestiach niż kobiety z takich środowisk, które chyba dzisiaj, politycznych środowisk, które dzisiaj tego nie dostrzegają. Więc cieszę się jeszcze raz, że mogę uczestniczyć w tej inicjatywie. Cieszę się również dlatego, że kiedyś tutaj z Wami, mówię per ty, per wy, bo znamy się, jak już powiedziałem, od lat, współpracujemy ze sobą, z Wami siedziała na tym miejscu Izabela Jaruga-Nowacka, nasza przyjaciółka, której nam chyba wszystkim bardzo brakuje, która była bardzo zaangażowana w inicjatywy dla kobiet i z którą wszyscy przez wiele, wiele lat współpracowaliśmy. I też moim marzeniem jest, jako posła z Gdyni, a więc okręgu Izy, żeby
jakoś politycznie jej dorobek kontynuować i zrobić wszystko, żeby ten spadek, wspaniałą spuściznę po Izabeli Jarosławie Nowackiej pielęgnować, kontynuować, przede wszystkim rozwijać. Myślę, że dzisiaj Izabela by też nie zdumiała. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony chciałam tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że to forum nie będzie pierwszym i ostatnim, że stanie się tradycją takie coroczne spotkanie, na którym będziemy mogły się dzielić naszymi dokonaniami na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. I wydaje mi się, że to będzie taka dobra okazja do tego, żeby wypracować taką wspólną strategię działania na rzecz równouprawnienia. I bardzo się cieszę, że właśnie mamy tutaj reprezentację Sejmu, której możemy właściwie przedstawić nasze postulaty i na pewno tak jak Iza Jaruga-Nowacka wspierała nas bardzo i, że tak powiem, lobbowała na rzecz naszych postulatów, tak panowie i pani Wanda, tak samo. Będzie się naszymi orędownikami. Ja też tylko chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że tu jesteśmy. Cieszę się, że różne środowiska i ugrupowania i partie zaczynają rozumieć, że to jest bardzo ważna sprawa, że nie ma prawdziwej demokracji bez równouprawnienia kobiet i mężczyzn i że to jest ciągła praca, którą musimy wykonywać razem i ciągle ją iść do przodu, bo jeżeli zaprzestaniemy, to wtedy będziemy się cofać i to tę pracę trzeba kontynuować. Ja może krótko odniosę się do słów pana posła odnośnie Izabeli Jarugi-Nowackiej, ponieważ przedstawicielka fundacji Izabeli Jarugi-Nowackiej była zaproszana na nasze spotkanie. Niestety nie może wziąć w nim udziału, jednak przysłała list, którego fragment sobie pozwolę odczytać, w którym deklaruje chęć współpracy w naszym forum. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w nowej inicjatywie społecznej Forum Kobiet Pomorza. Animowanie i wspieranie organizowania się obywatelek i obywateli dla rozwiązywania wspólnych problemów było przesłaniem Izabeli Jarugi-Nowackiej, które nam wszystkim pozostawiła. Jest także naszym, fundacji jej imienia, celem i zadaniem. Jak ona, wierzymy, że tylko pracując wspólnie zrealizujemy marzenie o świecie lepszym, przyjaznym dla wszystkich ludzi. Zgłaszamy więc swój akces do forum, jeśli zdecydujecie się Państwo je powołać. Kobiety stanowiące większość społeczeństw świata mają własne problemy i kłopoty i własną wizję ich rozwiązywania. Mają także wiele osiągnięć, tych, dla których polem są lokalne społeczności i tych zdobytych na wszystkich wielkich polach i obszarach w Polsce i na świecie. Warto i należy je pokazywać i promować. Jesteśmy przekonani, że będzie to jednym z celów nowo powstającej organizacji. Jako fundacja mamy propozycję. Może udałoby się nam wspólnie wykreować inicjatywę w sierpniu, w dniu urodzin Izy. Może mogłoby to być jakieś wydarzenie promujące publicznie powstanie forum. Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna Kądziela, dyrektorka fundacji. A ja ze swojej strony, cóż, mogę tylko powtórzyć, że bardzo się cieszę z tej inicjatywy, bardzo się ucieszyłam, kiedy moja organizacja została zaproszona do współorganizowania tego forum, ponieważ rzeczywiście bardzo ważne jest przekazywanie tych naszych problemów do Sejmu. Potrzebujemy pomocy w ich rozwiązywaniu i nie tylko pomocy, ale też współpracy i myślę, że tego rodzaju forum, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele organizacji kobiecych i organizacji antydyskryminacyjnych, myślę, że będzie mogło wiele zdziałać, jeżeli będziemy działać wspólnie. Także bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Kościół, pan zabierze głos. Pan Kościół, to oczywiście nie będę mówić. Ja tak na ten forum oczywiście nie jestem zbytnio przygotowany, w sensie takim, żebym o wiele wcześniej wiedział i w związku z tym miał specjalne przemyślenia na temat forum, natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o samo zagadnienie, które tutaj najbardziej nas drąży, a więc stała niestety nierówność w różnych sferach życia kobiet, mężczyzn, doświadczana przez spore grupy, szczególnie kobiet, no jest na tyle bliska i znana z zawodu, który wykonuje na uczelni, Instytut Pedagogiki,
większość studentek to są, znaczy większość studentów to są studentki, tak? Czyli kobiety. I tam ewidentnie widać pewne mechanizmy socjalizacji wytworzone właśnie takiego podziału na świat męski i żeński, w związku z tym też losów i determinacji tych losów, co należałoby różnymi działaniami jednak w jakikolwiek sposób modyfikować. A więc pewne wzory na pewno już raczej powinny pójść do lamusa ról kobiecych, ról męskich i między innymi uczelnie na przykład. Myślę, że to jest to miejsce, powinny silnie akcentować właśnie tą zmianę. Różnie to niestety bywa, ale jest coraz lepiej. Natomiast jeszcze jest tu kwestia taka, że zapewne Panie wiedzą, statystyka mówi, że kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn, zarówno jeżeli chodzi o przedziały wszelakie socjologiczne, poziomy, lepiej wykonują wiele prac, lepiej odpowiedzialniej podchodzą do zadań niż mężczyźni. I mało tego, zdaje się, że świat się zmienił już nie w kierunku wielkich programów, gdzie wódz, prawda, nas poprowadzi, czy większa rzeź, albo większy pałac to większy sukces, tylko idziemy w kierunku tych regionów i małych społeczności, gdzie właśnie takie działania codzienne, dzisiaj w radio też wydaje możliwość powiedzenia, bo w tym kontekście, ale o innej sprawie, że zbliża się euro, więc kolejne mosty, kolejne autostrady, kolejne, prawda, chodniki są otwarte i wielka, wielka radość z tego powodu. Ja powiedziałem, że jeżeli nadal będziemy narodem, że musi przyjechać papież albo musi być euro, to dopiero się bierzemy do roboty, to my jesteśmy w średniowieczu nadal, a nie w nowoczesnym państwie, czyli codziennie po prostu, codziennie się buduje drogi, codziennie się buduje chodniki, tak codziennie się sprząta w domu. A to jest jakby taką trochę bardziej kwestią tych lokalnych społeczności, takiej, ja bym to powiedział, natury kobiecej, tego tej codziennego dokładania do wspólnej, do wspólnego życia, które no, po prostu daje ten kapitał, na którym się spokojnie żyje, a nie ta akcja, prawda, i wielka akcja, bo, tak, a jak nie ma celu, to nic się nie dzieje, więc oczywiście do tego forum jak najbardziej składam swój akces, no i z racji też zawodu na pewno będę wszelkie pań, sugestie, propozycje starał się przekazywać studentom i studentkom, żeby wdrażali tym młodym pokoleniom inne spojrzenie na świat, tak? Żeby wyrwać się z tych starych modeli i ról, jakie jeszcze no niestety nadal funkcjonują i one jako wdrukowane i my je respektujemy bez uświadamiania, mimo że co Robert mówi, wielu posłów mówi, po co nam o tym mówicie, my to wiemy. Nie, no deklaratywnie tylko wiemy, natomiast kiedy przyjdzie do czynu, to mechanizm drukowany, socjalizowany, a od razu ich steruje, prawda, i zaczynają się dziwić, dlaczego potem tak wyszło, jak wyszło. Także dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że teraz głos zabiorą przedstawicielki i przedstawiciele organizacji, które zasiadły do naszego formowego stołu. Tak jak mówiliśmy na początku, jak podkreślali organizatorzy, celem jest wypracowanie gdzieś wspólnej myśli i działania na rzecz tolerancji, równouprawnienia i tych wszystkich problemów, z którymi przede wszystkim wasze organizacje zmagają się na co dzień. Także i oczywiście prosimy o przedstawienie się. Witam Pana. Ewa Lider, to właśnie. Cóż tu teraz powiedzieć? Więc tak, pracuję na co dzień. Najpierw Stowarzyszenie Waga. Tutaj dzisiaj zdecydowanie Stowarzyszenie Waga i Partia Kobiet. A ja na co dzień jestem przewodniczącą Zarządu Rady Dzielnicy Brzeż Dolny. I to mnie najbardziej interesuje w naszym spotkaniu, czy w naszych wspólnych działaniach, żebyśmy się oprócz bardzo ogólnych spraw, które są niesamowicie ważne, również zajęli tymi lokalnymi sprawami, które jest to na przykład przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym przez samorządy. Ja to widzę na co dzień, jako radna dzielnicy, patrzę na budżet miasta i widzę tą rozbieżność pomiędzy budżecie, podziałem pieniędzy na przykład, patrzmy euro, tak, patrzmy drogi,
a u nas w Gdańsku brak przedszkoli, a żłobków prawie nie ma. Więc ja osobiście jestem zainteresowana tego typu tematami i mam nadzieję, że będziemy o nich mocno mówić i poruszać i że one będą miały oddźwięk we wszystkich samorządach w całej Polsce. Grażyna Pinter, Stowarzyszenie PAKA. Ja też się bardzo cieszę, dla mnie to w ogóle dzisiaj ważne spotkanie kobiet, pierwsze kobiet Pomorza. Myślę sobie, że chciałabym, żebyśmy wyszli stąd z konkretami. Żeby to nie była tylko lista marzeń, że to nie tylko ściana płaczu i opowiadanie o tym, jak kobietom jest źle, tylko żebyśmy wyszli tutaj być może z jednym bardzo konkretnym postulatem, który też sobie wyobrażam, że wszyscy mamy tu takie oczekiwania, że rozmawiamy z polskimi przedstawicielami i przedstawicielką, przedstawicielem i przedstawicielką polskiego parlamentu. W związku z tym wierzymy w waszą skuteczność, to, że możecie z tego, co dzisiaj wypracujemy, uczynić coś bardzo konkretnego. I tych spraw jest bardzo wiele, począwszy od dyskusji o emeryturach dla kobiet, poprzez sprawę przeciwdziałania przemocy, która mnie osobiście bardzo bulwersuje, że została po raz kolejny przeniesiona do nie wiadomo jakiego czasu. W Polsce chyba jest to specyficzny sposób rozwiązywania tematu. Bardzo podobną sytuację mamy tutaj lokalnie z Europejską Kartą Równości, że wtedy, kiedy samorząd nie ma pomysłu, decydenci nie mają pomysłu, co z tym zrobić, przenoszą to do bliżej nieokreślonej przyszłości. I taka organizacja jak nasza, która zajęła się i promocją tej karty, i edukacją na rzecz tej karty, no, została z niczym i w zawieszeniu. Czy inne kolejne tematy związane z dyskryminacją w pracy, czy całe mnóstwo problemów społecznych, które tak naprawdę dotyczą równouprawnienia kobiet, ale również mężczyzn. Też mi się wydaje, że tutaj warto pamiętać o różnych aspektach związanych też z męskim obszarem dyskryminacji. No, także tak bym podsumowała, że chciałabym, żebyśmy wyszli z tym bardzo konkretnym, że z jedną sprawą, ale żebyśmy naprawdę mieli takie poczucie, że za rok opowiadamy sobie o czymś, co już się zadziało. Dziękuję. Pana Elsman, Stowarzyszenie Waga, Partia Kobiet, jestem już radną w dzielnicy Śródmieście. Tak więc ta karta dla mnie też, przyjęcie tej karty, Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn też jest bardzo ważne. Także tu się podpisuję pod podziałem koleżanki, ale ja bym też chciała coś z marzeń dorzucić. To znaczy myślę o tym, żeby zmienił się system edukacji w Polsce, bo wydaje mi się, że wszelkie źródło tej dyskryminacji, z którą teraz tak próbujemy walczyć i się zderzamy i stykamy, tkwi właśnie w tym systemie wychowywania. Więc edukacji, także przygotowania nauczycieli, podręczników, książek. Zaczynając od przedszkola można byłoby już próbować, znaczy nie można próbować, tylko trzeba to zrobić, tak? Te zmiany wprowadzać. Dziękuję. Lech Tkaczyk, Stowarzyszenie Waga i Partia Kobiet. Jako jeden członek Partii Kobiet właśnie na Wybrzeżu chciałbym powiedzieć właśnie, że dlaczego jestem w Partii Kobiet. I właściwie musiałbym się odwołać do filmu, który oglądałem, gdzie dramat amerykański, gdzie dwie kobiety starsze, umęczone życiem, właśnie omawiają swoją dolę. I ta jedna wypowiada, że jest tak nam źle dlatego, bo żyjemy w obrzydliwie męskim świecie. Myślę, że te słowa właśnie oddają jakby istotę no, relacji międzyludzkich, ponieważ ten świat i tą historię tworzymy my mężczyźni. Kobiety są nam podporządkowane, no i tylko kobiety mogą to zmienić. My jako mężczyźni lubimy dominować i wszystko podporządkować i realizować swoje cele. No dlatego ja uważam, że ten świat może zmienić tylko kobieta i oczywiście, ponieważ żyjemy w demokracji,
a w demokracji rządzą partie, więc tylko partia, silna partia kobieca może wpłynąć. Może wpłynąć na zmianę relacji, na właściwy podział funduszy, budżetu narodowego, no i tą i zmienić sytuację. Dlatego jako członek Partii Kobiet chyba chciałbym zaprosić wszystkich do Partii Kobiet, bo tylko ta siła może wpłynąć nie tylko na zmianę sytuacji w Polsce, ale i na całym świecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan się chce się przedstawić? Tak. Dzień dobry, nazywam się Michał Lentas, jestem dziennikarzem z my3miasto.pl i reprezentuję naszą redakcję właśnie tutaj na tym forum i mam nadzieję, że dojdziemy do wielu ważnych spraw na temat tego problemu, który dzisiaj będzie poruszany i na pewno będziemy zadawać pytania, nie bojąc się. Mam też przygotowane niektóre pytania, które mam nadzieję, że troszeczkę jakby no, zmącą atmosferę. Proszę nie pozytywnie. Proszę. Dobra, dziękuję panu bardzo. Dowiedziałem się, że przy stole mają się przedstawiać, powiedziała, ale to jest tak mało właśnie, że jak ktoś chce. Można powiedzieć tylko imię i jeśli się chce, to zostacie anonimowe, nawet z myślą. Proszę. Przewodniczący. Alina Popielska-Kozieł, należę do ruchu Kota, jestem wiceprzewodniczącą Sądu Koleżeńskiego, przyszłam tutaj jako wolny słuchacz. Z racji tego, że jestem kobietą, jestem zainteresowana problemami kobiet. Dziękuję. Ja jestem Piotr, chyba wystarczy. Żeby nie przypominało to spotkanie anonimowe. Dobrze, Piotr, kochamy Cię. Tak. Ja się nazywam Michał Kondracki, jestem również należę do partii Ruch Palikota. Jestem przewodniczącym okręgu 25 i tutaj oprócz tego asystentem pana posła Piotra Bałcia. Szczerze. Też jako wolny słuchacz tutaj przybyłem, a więc chyba to wszystko. Dziękuję. Nazywam się Mariusz Kwaśniak, należę do ruchu Palikota, okręg 26. Może tak trochę o sobie powiem. Zajmuję się tańcami irlandzkimi, szkockimi, także tańczę w sukienkach czasami. Bliski. Także. A tak w ogóle zajmuję się tak z ciekawości. Nazwę to tak bardzo szybko. Teologią wczesnochrześcijańską, teologią feministyczną. Także temat jest mi znany i bliski. Dziękuję. Dziękuję. Jacek Urban, Stowarzyszenie Nasza Gdynia. Interesuje mnie wszystko, co dzieje się w Gdyni nie tylko, a ponieważ w Gdyni mamy ponad 50% kobiet, to problemy i zagadnienia związane z kobietami interesują mnie bardzo. Poza tym w rodzinie mam 3 kobiety, ja jestem sam, więc znam trochę specyfikę, powiedzmy, specyfikę kobiet, o tak powiem. A poza tym Gdynią kiedyś rządziła kobieta, która była dobrym prezydentem, słuchała ludzi, a ponieważ kobiety wnoszą do polityki i do rządzenia dużo empatii, to tym bardziej interesuje mnie również to, żeby kobiety brały udział w życiu obywatelskim, społecznym i politycznym. No, mamy taki portal naszagdynia.eu i nagrywam również to spotkanie. Zostałem tutaj zaproszony i kiedyś to się pojawi u nas na naszej stronie. Katarzyna Janowicz, członek zarządu OW26. Temat jest ciekawy. Sama z racji tego, że jestem kobietą, bardzo interesuje mnie, jak można pomóc innym, jak można rozwiązywać problemy kobiet. Dziękuję. Andrzej Popielski, Ruch Palikota, wiceprzewodniczący okręgu 26. Zmobilizowałem parę osób, żeby przyszły na to spotkanie. Dziękuję. Michalina Popielska, żona Andrzeja, też Ruch Palikota. Dziękuję. Krystyna Rzyplińska, niezrzeszona. Właściwie zostaliśmy zaproszone przez pana posła Biedronia, ponieważ byłyśmy na takiej bardzo sympatycznej rozmowie i pan poseł był na tyle uprzejmy, że nas na dzisiaj sobie zaprosił. Jesteśmy ciekawe.
jakie tematy będzie Panią poruszały. Może coś będzie takiego, co nam się przyda i z tego my osobiście skorzystamy. Dziękuję. Panie są bardzo zaangażowane. Energia nam jest też potrzebna. Anna Jankowska jest emerytką, rodowitą dynianką. Interesują mnie wszystkie sprawy dotyczące Gdyni i sympatyzuję z ruchem Palikota. Dziękuję. Kamil Tandecki, ruch Palikota i ruch młodych. Przyszedłem dzisiaj posłuchać, jakie problemy mają kobiety, żeby potem móc to wdrożyć w linii naszego działania jako ruch młodych. Z miastka jesteś. Tak, z miastka. Ale... Słynne miasto. To może teraz ja. Dobry Państwu, Jarosław Bilecki, przewodniczący Palikota Obwód 26, czyli Gnieńsko-Słupskiego. No widać, że na tę reprezentatywność dzisiejsza nasza ruchu Palikota nie będzie przeszkadzała, a wniesie coś dobrego. Ja może usiądę już dalej, tylko odniosę się do tego, co niedawno nasz poseł Biedroń mówił u pani Olejnik, gdzie podniósł bardzo ważną kwestię dotyczącą stricte kobiet. Rozwija się to o kwestię prostytucji i zbliżającego się euro. I propozycja rozdawania prezerwatyw, które chronią te kobiety, w mediach nie jest przyjmowana jako coś oczywistego. I myślę, że o tej antykoncepcji i ochronie zdrowia warto mówić. Te kobiety tak naprawdę, które są prostytutkami, one są poza nawiasem społeczeństwa. Wszyscy o tym wiedzą, że są, ale nikt się nimi nie zajmuje tak naprawdę. One też mają swoje prawa, też są obywatelkami naszego kraju, a o nich się zapomina i ta sytuacja też może być dramatyczna dla wielu kobiet. To, co Robert podkreślił, że choroby, które mogą być rozprzestrzeniane, zagrożenie dla naszego kraju, to jest poważna sprawa. Nikt o niej nie ma odwagi, jak gdyby mówić. To są oczywiste oczywistości, jeżeli byśmy parafrazowali klasyków, ale szacunek dla Roberta za to, że mówi o tym. Panie, myślę, że też w jakiś sposób mogłyby ten temat nagłośnić. Nasza obecność tutaj, mam nadzieję, że spowoduje z dzisiejszego spotkania też jako stenotypista postaram się na stronie Ruch Palikota, oficjalnej stronie partii, zawrzeć materiały z tego spotkania. Myślę, że z pożytkiem dla nas wszystkich tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Edyta Pytańska, Partia Kobiet, Stowarzyszenie Waga. Jestem też radną osiedla Siewice. I oprócz tutaj wszystkich tematów, które już się przewinęły, też jeszcze przeminą dotyczące zagadnień związanych z naszym dzisiejszym spotkaniem, myślę, że ważną sprawą, która jest dość rzadko poruszana, jest sprawa aktywizacji kobiet. To znaczy jesteśmy tutaj w towarzystwie organizacji, często widujemy się przy różnych okazjach, tylko jakby co tu zrobić, żeby coraz więcej kobiet, samych kobiet wyszło z domu i zaczęło działać nie tylko w partiach, ale przede wszystkim lokalnie, społecznie, dlatego że no, większość moich znajomych koleżanek ma takie podejście, że no, mają tyle obowiązków, w zasadzie już aktywność poza domem nie należy do ich obowiązków, a przecież im nas byłoby więcej, tym jakby łatwiej było przezwyciężyć te wszystkie problemy, o których tu dzisiaj mówimy, a tak nie jest. Co zrobić, żeby kobiety zrozumiały, że są potrzebne, że mają działać, że trzeba się aktywizować. Ostatnio usłyszałam od mojej koleżanki z Rady Osiedla, że w zasadzie to ona ma wrażenie, że te pierwsze że zrobiły więcej złego niż dobrego dla całego ruchu kobiecego. Przyznam szczerze, a następnie podkreśliła, że ona sobie świetnie w życiu daje radę, na co odpowiedziałam, że jest kobietą z wyższym wykształceniem z tego miasta i nie daje sobie radę, ale przecież jest mnóstwo kobiet, które nie radzi sobie jakby wszystkimi problemami i świetnie, że ona sobie daje radę. Tak, mówimy też o jakby całej rzeszy kobiet, która no, nie jest związana z różnymi organizacjami i grupami,
bo my jesteśmy reprezentantami, a jednocześnie powinniśmy wiedzieć, jak aktywizować webowo. To jest chyba duże zadanie i bardzo trudne. Dziękuję. Stowarzyszenie Żonka, członkini Zarządu Krajowego Partii Kobiet i członkini również regionu Pomorskiego. Tutaj padło dużo tematów i myślę, że bardzo ważnych. W zakresie uważam, że bardzo dużo oczekuję, znaczy oczekuję, że coś zrobimy w zakresie edukacji właśnie nauczycieli, czyli programu dla nauczycieli, w jaki sposób kształcić te dzieci, nie dzielić, prawda, na dziewczynki i na chłopcy, tylko po prostu uczyć się w taki sposób, żeby nie było tej dyskryminacji, prawda? To jest bardzo ważne. Oczywiście sprawy dotyczące emerytur kobiet. W tej chwili będzie podniesiony wiek emerytalny, ale w zasadzie nie ma żadnych około emerytalnych jakichś ustaw, prawda, jakichś ustaleń, które w jakiś sposób kobiety wspomogą, bo kobiety wychowując dzieci mają okres, który nie pracują i to są też sprawy, które są bardzo ważne w przyszłości i rzutują później na ekwiwalent emerytalny. Sprawy dotyczące również zwiększenia udziału kobiet w polityce, jak tutaj koleżanka wspomniała, brak czasu kobiet ze względu na to, że wychowują te dzieci. Jest pierwszy okres, kiedy wychowują dzieci, później jest okres, kiedy opiekują się rodzicami. Prawda? Jest to na ogół to na kobietach ciąży. To jest też bardzo ważny problem, który nie jest rozwiązany, a zwalony jest na barki kobiet. No i jeszcze jest wiele obszarów, o których można by rozmawiać. Ja myślę, że jest dużo spraw dotyczących nierozwiązanych. Kobiety, które pozostają same, wychowują dzieci. Jest to też kwestia zabezpieczenia jakiegoś finansowego. W jaki sposób to rozwiązać, żeby kobieta mogła spokojnie wychowywać dziecko. Zauważmy, że teraz kobiety nie chcą w ogóle rodzić dzieci. Chcą się realizować zawodowo, dlatego że nie mają zabezpieczenia żadnego finansowego. Mężczyźni niezbyt chętnie wstępują w związki małżeńskie i jakby nie chcą uczestniczyć w finansowym, prawda, zabezpieczeniu dziecka często, a jest szara strefa w tej chwili, bardzo dużo ludzi pracuje poza, na umowach śmieciowych, na takich, gdzie praktycznie trudno jest wyegzekwować pieniądze na zabezpieczenie matki z dzieckiem, więc to też jest sprawa, która jest do załatwienia. To tak krótko. Dziękujemy bardzo. Ewa Gromada, kilku lat działam, jeszcze działam w różnych organizacjach kobiecych. Uważam się za feministkę. W chwili obecnej trochę wycofana z działalności, głównie z różnych względów zawodowych, natomiast nadal problemy kobiet i prawa kobiet zostają w sferze moich zainteresowań i także do tej. Dziękuję. Nie ma Pani jakichś oczekiwań wobec tego spotkania? Oczekiwania nie, no chciałabym zobaczyć, co z tego wyjdzie, tak? Okej, okay. No, proszę nam pomóc, żeby coś z tego wyszło. Czy Państwo z tego chce się też przedstawić? Marta Krawicki, Ruch Młodych i Ruch Polkotowskich. Marta Krawicki, Ruch Młodych. Dziękuję bardzo. Ja widzę, że tutaj wśród zgromadzonych największą ilość stanowią właściwie młode partie. Szkoda, że nie mamy tutaj przedstawicieli czy Platformy, czy SLD, czy innych ugrupowań. No, PiS-u się nie spodziewałam. Wydaje mi się, że byłoby... Sprawy kobiet są tak ogólne, tak odcięte od ideologii, że wydaje mi się, że na pewno znalazłoby się pole, przy którym byśmy mogły współpracować także z tym ugrupowaniem. I właśnie takie niezrozumienie i takiego wspólnego interesu kobiet wydaje mi się jest przyczyną tego, że są tak marginalizowane w Sejmie, że kobiety nie potrafią jakoś odejść od tej ideologii i nie potrafią zająć się na przykład podpisaniem konwencji dotyczącej przemocy, która przecież dotyczy każdej kobiety, o każdych grupach, niezależnie od tego, czy jest wierząca, czy nie wierząca, czy do jakiej partii, czy organizacji należy. I może tutaj panowie posłowie by nam powiedzieli, może w paru słowach, jakie będą dalsze losy tej konwencji. Tak,
I czy można coś w tym polu, że tak powiem, zdziałać? Znaczy z przyjemnością, zwłaszcza, że dla nas konwencja jako klubu poselskiego Ruchu Palikota jest bardzo ważna i mieliśmy już cały szereg konferencji na ten temat z panią marszałkinią Wandą Nowicką. Współpracujemy przy tej kwestii, ale zanim odpowiem o konwencji, to chciałem państwu powiedzieć, że specjalnie na to spotkanie przywiozłem strategię rozwoju województwa pomorskiego 2020. To jest taki projekt tej strategii. Ja przeczytałem tę strategię już wcześniej, ale przed tym spotkaniem, chcąc się przygotować do tego spotkania, chciałem zobaczyć, jak władze samorządowe realizują politykę równego traktowania. I chciałem zobaczyć, co jest zrobione w tej kwestii na Pomorzu. I niestety muszę powiedzieć, że słowo kobiety pojawia się tylko raz w ogóle w całej publikacji na stronie 32, gdy mowa jest o aktywności zawodowej i o przeciwdziałaniu bezrobociu wśród kobiet, osób młodych, niemobilnych, niepełnosprawnych i zamieszkujących obszary wiejskie i małe miasta. To jest jedyny moment, w którym pada słowo kobieta w tej strategii. Nie ma mowy o równości, o wyrównywaniu szans, o działaniu dyskryminacji, wykluczeniu. Jest tylko i wyłącznie ta perspektywa aktywności zawodowej i to też w bardzo ograniczonym zakresie. Więc jeżeli ja miałbym dzisiaj apel, tak jak tutaj państwo, panie, apelowaliście, to ja bym przede wszystkim apelował, żebyśmy próbowali, jeżeli to jest forum Pomorza, próbowali wpłynąć na władze samorządowe, wojewódzkie, żeby kiedy przygotowuje się tego typu strategie, żebyśmy mogli przygotować nasze propozycje do tej strategii, żeby ta perspektywa równego traktowania kobiet i mężczyzn, czy nawet perspektywa kobieca była uwzględniana w takich strategiach. Ta strategia jest konsultowana do 22 czerwca, czyli jest jeszcze czas na to i być może dzisiejsze forum będzie takim pomysłem na to, żeby przedstawić, żebyśmy być może powołali zespół roboczy, który przedstawi propozycję włączenia do strategii rozwoju województwa pomorskiego perspektywę właśnie równego traktowania kobiet i mężczyzn. W tej perspektywie nie ma ani słowa o europejskiej karcie równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, nie ma ani słowa o tak zwanym gender budgeting, nie ma słowa o audycie równościowym. No to są kwestie, które w ogóle nie funkcjonują i pewnie też nieznane są często samorządowcom, więc być może takim drugim celem byłoby zaangażowanie samorządowców, być może spotkanie z samorządowcami, żebyśmy mogli także jako posłowie, ale organizacje pozarządowe, osoby zaangażowane w te kwestie równościowe tutaj na Pomorzu, byśmy mogli przedstawić też perspektywę, które być może samorządowcy nie znają, a mogliby poznać i ją włączyć w swoją działalność. Wiem, że Stowarzyszenie Feminoteka razem z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, myślę, że takich inicjatyw jest więcej, realizuje taki program Równość standardem dobrego samorządu, którym to właśnie projekcie angażuje samorządy w taką politykę równościową. Zresztą tutaj też na Pomorzu jest taka jedna z miejscowości, która się w to zaangażowała. Nie pamiętam jak, około Gdańska. Nie. To pan burmistrz jest, który się zainteresował i być może moglibyśmy skorzystać z dobrych praktyk wypracowanych w tym projekcie, a być może zaangażować się także w realizację tego projektu i tutaj na Pomorzu też promować tego typu inicjatywy. To tylko takim tytułem dodania do tego katalogu bogatego, który tutaj stworzyliśmy właśnie, jakiś kolejny pomysł.
A jeśli chodzi o konwencję, ja się obawiam, że niestety konwencja, to nie jest problem konwencji i jej treści, to jest raczej problem polityczny. Myślę, że ta konwencja została wykorzystana do celów do rozgrywek partyjnych, że Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, wykorzystuje tę konwencję do tego, żeby wzmocnić się jakoś wewnętrznie, partyjnie, i jej sama treść pewnie nie budzi takich kontrowersji, jak sam fakt, że można nią w jakiś sposób rozgrywać, ugrywać i dzielić politycznie na tych, którzy się opowiadają za i na tych, którzy się opowiadają przeciw. I myślę, że to bardzo oczywiście szkodzi konwencji, bo konwencja została wciągnięta w takie rozgrywki partyjne. Dobrze by było wyciągnąć to z tych rozgrywek partyjnych i przenieść na całkiem inną płaszczyznę, ale szczerze mówiąc nie mam pomysłu, jak to zrobić w dzisiejszej sytuacji, kiedy ten problem został tak upolityczniony. I obawiam się, że ta konwencja będzie też uczestniczyła w jakiejś targowicy, że to będzie kwestia rozgrywek, co się wynegocjuje w zamian czego i czy Gowin się ugnie pod presją premiera, czy się nie ugnie i będzie targował się. No nie wiem, no to jest nowa kwestia, która się pojawiła i która nam na pewno zaszkodzi całej konwencji. Ja jestem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, my pracujemy nad tego typu dokumentami. Kiedy dokument naprawdę świetnie przygotowany, merytorycznie opracowany przez specjalistów jest traktowany w taki sposób jak instrumentalny, polityczny i jest rozrywany na strzępy, mimo że nie zna się nawet jego treści i pewnie większość osób, które dyskutują o tym, nie przeczytała, nawet polityków, którzy dyskutują o tym, nie przeczytała treści konwencji, no to na pewno jeszcze dużo musimy zrobić w kwestii takiego dialogu politycznego i zrozumienia siebie nawzajem. To tyle o konwencji, niestety bardzo smutne. Myślę tutaj właśnie, że w takim razie dobrym pomysłem, może punktem wyjścia byłoby odniesienie też się do tej strategii. Tylko ja sobie zawsze sam adres, bo prawdę mówiąc nie czytałam tego dokumentu, ale skoro mówisz, że nie ma tam słowa kobieta prawie wcale. No jest to dla wszystkich, tak? Czyli nie dla wszystkich. Tego, że dla wszystkich to niekoniecznie jest dla kobiet. Bo jeżeli konsultacje są tak do 2 czerwca, to wydaje mi się, że ten dokument powinien być na tyle promowany, żeby każdy się do tego mógł odnieść. No ale z tego wynika, że no, nie wiem, czy widziałem, że taki w ogóle dokument powstał. Nie no, tutaj jest sytuacja na całego świata. Ewidentna, w dwóch sposobach. Pierwszy, osoba, która procedurę wyszowania, osoba, która pisała, ona oczywiście zapytana o równoprawne traktowanie, to będzie cały elementarz zgrabnych forum mówić. Natomiast kiedy wyłącza świadomość jej się, tylko musi napisać, no to pisze, odtwarza ten drukowany świat męski. A wielą częścią drukowanego świata męskiego jest to, że na przykład nie są konsultacje społeczne. Do mnie przyszła na skrzynkę mailową jako do posła, czyli do instytucji, z grona instytucji politycznych, tak? Informacja, że zapraszamy na posiedzenie, na konsultacje, a do państwa nie przyszło, tak? To się nazywają społeczne, nie? Co to się nazywają społeczne? Reguła jest taka, że ma tych 5 samców, prawda, dyskutować, tak? Sam jest typu marszałek, sam jest instytucja Sejm, sam jest instytucja jakaś tam stowarzyszenia gospodarzy przemysłowych. Bardziej, że do przewodu. Organizacja mogła się teraz jej przeszkadzać. Pani nie literuje. Nie dostałyśmy zaproszenia do konsultacji, także to rzeczywiście jest absurdalna sytuacja. Sami zaprosimy. Właściwie musimy się zaprosić. Tak. Natomiast skończąc metaforycznie na poziom niżej, ale tak naprawdę na najważniejszy poziom, czyli na najwyższy poziom, czyli do samorządów. Tutaj dziękuję, że tyle pań przyszło z Państwa i właśnie zaangażowanych w lokalnych tych samorządach dzielnicowych. Myślę, że powoli będę Was odwiedzał. Nie jako to nie jest oczywiście, że tak zrobić, tak najbardziej z miłością. Tak, no,
zadanie jako w samorządach właśnie w radach dzielnic zacząć intensywnie domagać się od miasta, a tutaj też i od samorządu, że po prostu te sprawy lokalne, no, zadanie, przepraszam, że tak powiem, o żłobkach na poziomie marszałka, to jest, strata czasu, tak? To są kwestie absolutnie tutaj jak najbliżej, tak? Bo są dzielnice, gdzie no, powiedzmy sobie, te żłobki są istotnie potrzebne i są dzielnice, gdzie może za chwilę, gdzie nie są. Ale to marszałek nie wie o tym, to tam trzeba zapomnieć, tak? To właśnie musi być tutaj powiedziane i jak najwięcej, powiem bezczelnie, wyszarpywać od miasta, od marszałka właśnie do dzielnic. Wyrywać jak najwięcej z tej administracji na górze, która marno trawi czas i środki, bo ona musi siebie, prawda, uzasadnić swoje istnienie, a żeby one tu były po prostu na konkretne rzeczy, czyli nie subwencja, która nie wiadomo na co pójdzie, tylko dotacja, tak? Na to, na co, na to. A myślę, że panie, to jest trudniej odmówić, kiedy przychodzi ileś kobiet i chcesz. Rozpoczęliśmy już dyskusję, ponieważ czas mamy ograniczony, tylko jest to godzinne spotkanie, ale bardzo się cieszymy, że udało się pani marszałkini dojechać do nas. To dla nas też bardzo ważny moment, pierwsze forum kobiet pomorskich. I bardzo prosimy, jeśli pani marszałkini mogłaby powiedzieć kilka słów, powitać nas i receptę na rozwiązanie problemu nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, nie tylko w perspektywie ogólnopolskiej, globalnej, ale też być może tutaj lokalnej, będziemy bardzo wdzięczni, bo właśnie jak pani marszałkini widzi, już dyskusja jest dość żywiołowa. Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim chciałam bardzo przeprosić za spóźnienie, ale wyjechanie dzisiaj z Warszawy zajęło mi 2 godziny. Po prostu nie wiem, co się dzieje w tym mieście. Nie wiem, czy to przeurok, czy coś, ale po prostu stąd moje spóźnienie. Także bardzo serdecznie przepraszam. I bardzo chciałam serdecznie podziękować posłowi Biedroniowi i przede wszystkim też Newowi i twojej organizacji. Tak, i wadze, tak. Wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. I bardzo się cieszę, że tutaj tyle się dzieje, ale jak wiemy, przecież tutaj w Gdyni to zawsze się dużo działo i kobiety Pomorza, to Forum Kobiet Pomorza było bardzo aktywne jeszcze wtedy, kiedy żyła Izabela Jaruga-Nowacka, także
Bardzo się cieszę, że nadal trwacie, działacie i wiele dobrego robicie. Ja wiem od Małgosi Tarasiewicz, którą niedawno spotkałam za granicą, że tu bardzo wiele wspaniałych inicjatyw dzieje się właśnie lokalnie. Byłam bardzo pod wrażeniem tego, co tu się dzieje. Ale pozwolicie Państwo, że merytorycznie w tej chwili nie będę się odnosiła, no bo troszkę jak śliwka w pomp odpadłam, więc najpierw wolałam posłuchać, ale przede wszystkim tylko chciałam złożyć deklarację, że ja osobiście i my jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, jeżeli tylko możemy w jakiś sposób pomóc tam z perspektywy parlamentarnej, to wszelką pomocą, a także no, partnerstwem, jeżeli chcielibyście coś wspólnie robić, jakieś konferencje w Sejmie, czy jakieś inne inicjatywy, to jestem na to bardzo otwarta. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobrze, wracamy do dyskusji. Pojawił się ten element relacji samorząd wojewódzki i działanie bardziej lokalne. Pomysły? Co dalej? To znaczy ja mam tutaj uwagę odnośnie żłobków, ponieważ zbadaliśmy ten temat dosyć dogłębnie 2 lata temu. W Gdyni było 10 żłobków w latach 80. Niestety na skutek transformacji zwyciężył pogląd, że jest to relikt przeszłości i w pewnym momencie zredukowano ich liczbę do 2, później został tylko 1. Akurat moje córki wtedy dowoziłem do żłobka, który znajdował się w Śródmieściu, a ten nasz dzielnicowy został zlikwidowany, więc sam odczuwałem problemy związane z tym. W Gdańsku tych żłobków zostało więcej. Do tej pory wożę w samochodzie taki baner z napisem żłobki, tam było jeszcze hasło zamiast armat i ten temat w Gdyni należałoby poruszyć, dlatego że no, brakuje równomiernego dostępu do tych żłobków, co oczywiście utrudnia kobietom powrót do pracy i w ogóle aktywność zawodową. Teraz już mamy drugi żłobek, to znaczy filię tego głównego w Śródmieściu, więc sytuacja uległa niewielkiej poprawie, natomiast porównanie liczby 10 z liczbą 2 mówi samo za siebie. Jesteśmy w różnych kategoriach bardzo wysoko, jeśli chodzi o miasta do 300 tysięcy mieszkańców, natomiast jeśli chodzi w kategorii liczba żłobków przypadająca na 1000 mieszkańców, jesteśmy na miejscu ostatnim. O tym się nie mówi w Gdyni i nikt chyba, prawie nikt o tym nie odważył się mówić, bo Gdynia jest podawana jako taki sztandarowy, nowoczesny przykład dynamicznie rozwijającego się miasta, a tutaj naprawdę mamy coś do zrobienia i myślę, że takie forum pomoże rozwiązać ten problem. A powiem o tych budynkach, które pozostały po tych żłobkach. One zostały zaadaptowane na przykład szkołę muzyczną, jakiś ośrodek wychowawczy, no i tego typu rozwiązania, więc one pozostały tak naprawdę. Zgłoszenia były do końca marca. Nie, jeszcze można.
Tak? Tego jestem pewien, bo mam informację. Mnie odpowiadano, że do końca marca. I prawdę mówiąc, we mnie wszystko płacze, że nasze miejskie władze, mimo że naprawdę osobiście się zaangażowałyśmy, żeby one zostały poinformowane, również lokalne media zostały o tym poinformowane, tymczasem żaden z trójmiejskich samorządów nie podjął tego tematu. Przecież to były bezpłatne szkolenia, bezpłatne konsultacje, naprawdę fantastycznie napisany projekt. No i w zasadzie można powiedzieć, że coś samorządy dostały, a nie potrafiły, nie chciały z tego skorzystać, tak? Bo nie są zainteresowane. My mamy tutaj przedstawicielkę do spraw równego traktowania, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i na poziomie miasta. Osoby, które właściwie wykonują te funkcje jako dodatkowe swoje zadania. I to, tak jak mówię, w kontekście konkretnego bardzo postulatu samorządzie podejmie sprawę równego traktowania, również korzystają to też organizacje pozarządowe, które tutaj na Pomorzu chcą i są zainteresowane współpracą. Czy ja chciałam wrócić do sprawy pozyskiwania funduszy, bo tutaj się wywiązała taka kontrowersja odnośnie tego, w jaki sposób wymuszać na władzy to, że potrzebujemy pieniędzy na żłobki, czy na przedszkola, czy jakąś działalność, która będzie korzystna dla kobiet. No my od dłuższego czasu staramy się zainteresować lokalne władze sprawą budżetu genderowego. Idzie to opornie, podobnie tak jak właśnie w Feminotece też nie udało się zdobyć zainteresowania władz samorządowych tutaj i myślę, że może jakieś takie szersze rozwiązanie, właśnie zobligowanie, nie wiem w jaki sposób miałoby to się odbyć, ale jakby narzucenie obowiązku przeprowadzenia analizy gender budget na poziomie gminy czy jakichś jednostek samorządowych byłoby na pewno niezwykle pomocne, ponieważ dopóki władze nie będą zobligowane prawnie do tego, żeby legislacyjnie, żeby tego typu działalność, tego typu analizę przeprowadzić, to tego po prostu nie zrobią, ponieważ to nie leży absolutnie w ich interesie. No teraz mamy te wszystkie dane związane z euro, kiedy widzimy, że radykalnie spadły fundusze na zwalczanie przemocy wobec kobiet. Brakuje 2000 miejsc w przedszkolach i żłobkach, ale tymczasem euro, prawda, pozyskało wszelkie fundusze, jakie były im dodatkowe, jakie były im potrzebne. Właśnie wtrącę, to ja oczywiście taką czarną, czyli pomarańczową teczkę na euro zbieram, żeby potem wyciągnąć. W Gdańsku brakuje 4000 mieszkań socjalnych. 4000 rodzin. No tak w ogóle zostały okrojone fundusze socjalne. Fundujemy sobie, co UEFA powiedziała, że nie weźmie, wybudowano przy stadionie ten pawilon, gdzie teraz to jest dla lokalnych. Gdzie będą uczynić prasa? I miasto powiedziało, że można otworzyć prywatnie, ale są takie badki, ale takie administracyjne sprawy, to nie daje rady się. Powiedziała nie, ma być namiot, milion złotych trzeba było. Nawet słaby naszych władz, albo zrobicie przecież sprawę, albo pójdziecie tam, gdzie was skarżą. To jest też jakby kwestia właśnie, bo dlaczego? Bo ten milion pójdzie, ale to jest ulega się. Tak, może skończę, jeśli chodzi o budżet genderowy, ponieważ jest to właśnie najlepszy sposób pokazania, jakie są priorytety władzy. Dlatego, że jeżeli są deklaracje, że my tutaj będziemy zwalczać przemoc, będziemy budować żłobki i tak dalej, na przykład będziemy mieli pełnomocniczkę na poziomie lokalnym, w Gdańsku mamy pełnomocniczkę, ale ona nie ma żadnego budżetu na działania, no to w tym momencie rzeczywiście... Ona nawet nie jest uwzględniana, że bez jej podpisu kompetencji też nie ma, także tego typu rzeczy byłyby konieczne. Zarzędniczką na pełny etat to trudno, żeby jeszcze wkładała, może w swoje działania, tak? Ale co z tego? Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, z kolei odnieść się do tego, o czym Pan mówił, to znaczy o kwestii prostytucji, tak? I euro. Dlatego, że... Tak. Właśnie nie wiem, czy Państwo wiecie, że tutaj w Gdańsku jest organizowana kampania, oczywiście na niewielką zupełnie skalę. Miasto przekazało na to 4000 zł. Nieprawdopodobna hojność, tak? Nawet budowanie ulotek tam w języku rosyjskim
ofiary przemocy seksualnej ewentualnie miałyby się zgłaszać, w tym uczestniczy PCK, no też my jesteśmy... Pani Małgorzato, wejdę od razu w zdanie, jeżeli mogę, przepraszam z góry, ale żeby nikt nie uciekło. Pytanie, czy Państwo mieliście okazję, możliwość nagłośnienia w mediach? Bo ja nie słyszałem, mieszkam na Boku, niedaleko Gdyni, nie słyszałem o tym. To jest tak, że jest strona internetowa poświęcona właśnie temu problemowi. A może pytanie do obecnych mediów, czy tą informację Państwo podacie? Czy my jesteśmy nowym medium, także nie mieliśmy szansy. Nawet te nowe media, ale też serdecznie tak o to prosimy, żeby o tym pisać i mówić, bo... No to właśnie to jestem po to. Dobrze. No to przynajmniej mamy deklarację od... To nie jest żaden skandal, więc media się tym nie interesują. Tak, ja chciałam tylko dokończyć, że tutaj poza kwestią prostytucji, czy właśnie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zdrowie, to jeszcze też się pojawia kwestia traffickingu, to znaczy, że kobiety, które są ofiarami handlu ludźmi, znaczy, które zostały tutaj sprowadzone na siłę, też prawdopodobnie się pojawią, bo wiemy o tym od policji, ale też no, nie wiem, jakie są podejmowane środki na ten temat specjalnie. Policja, przepraszam, mogę zabrać głos. Myśmy akurat zajmowali się tą sprawą a propos euro i to wygląda w ten sposób, że policja nic nie zrobi. Nic oni nie zrobią, bo nie są w stanie. Oni tylko dają deklarację, że będziemy patrzeć, ale co z tego? A wiem z pewnych źródeł, że tych kobiet będzie najwięcej z Ukrainy i no około 50 osób. Także to też jest może coś, co jako forum tutaj nowo powstające możemy jakoś do tego problemu się odnieść. To taka moja sugestia. Dziękuję. Ja zapisuję te wszystkie postulaty i mam już ich bardzo dużo. Musimy się zastanowić, co z tym zrobić teraz, bo nie wiem, czy chcecie Państwo, żeby je przeczytać jeszcze raz. Czy mogę je, ale tak. Już taki postulat myślę ogólnopolski. W naszej rozmowie padła kwestia emerytur i umarła. Podejrzewam, że większość z nas, znaczy może powiem, większość z Państwa, bo my akurat po posłowie to wiemy, bo nawet na klubie dyskutowaliśmy i jednoznacznie rozumialiśmy tę sytuację. Większość Państwa, myślę, że tu może by trzeba było jako inicjatywę obywatelską legislacyjną, aby zmienić mechanizm naliczania składki emerytalnej. Bo mechanizm jest następujący. Za to, że Panie dłużej żyjecie, dlatego Wasza zebrany kapitał jest dzielony na więcej części, co oczywiście natychmiast daje co? Niższą. Dlaczego za to, że dłużej żyjecie, jesteście kobietami, musicie dostaniecie, będziecie miały 100 tysięcy odłożone, ale podzielone na 200 kawałków, tak? A mężczyzna? Tak. A mężczyzna ma 100 tysięcy, podzielone na 120 kawałków, tak? Czyli za to, że jesteście kobietami, znów. Myślę, że trzeba by pomyśleć jednak o tej sprawie, że... Ustawowo skrócić życie kobiet. Że jeżeli już poszło, że do 67 trzeba pracować, to przepraszam, ale moja praca jest tyle samo warta i moja złotówka oddana, włożona jest tyle samo jest złotówką. W związku z tym żąda, że nie od kapitału ma być to podzielone, tylko ma być od pewnego mechanizmu przeliczeniowego, ale właśnie równego. No bo to, przepraszam, no to jest absolutnie, tu już widać absolutnie jak prawo nie działa na korzyść kobiet, tylko wprost przeciwnie karze. No bo tu obserwujemy taki absurdalny dualizm. Z jednej strony mówimy, że zbieramy sobie kapitał, z którego później będą nam wypłacać te części, tak? A z drugiej strony mówimy, że przecież ci młodzi mają nas utrzymać. Także tu mamy zupełnie absurdalny dualizm. Tak naprawdę trzeba było przedyskutować, na którą wersję my się decydujemy, bo one nie są zupełnie spójne, zupełnie ze sobą nie współgrają. Zdecydowaliśmy się na wersję solidarnościową, bo podczas dyskusji w Sejmie, która była zorganizowana, między innymi właśnie było takie wysłuchanie, jednoznacznie powiedziane, żaden kraj Unii Europejskiej nie pójdzie w wersję kapitałową, bo nie jest w stanie w wersji kapitałowej zrealizować. W związku z tym pozostaje solidarność, no to jak solidarność do końca. No oczywiście. Czyli po prostu my odkładamy pieniądze, ale tak naprawdę zapisujemy konto, że odkładaliśmy. One już są dzisiaj zjedzone. Ale moja praca, moja godzina pracy, jako kobiety jest taka samą godziną pracy od mężczyzny. Przepraszam, dlaczego? W związku z tym nagle, ja to wczoraj mówiłem, przedwczoraj mówiłem, jak odwoływaliśmy panią minister Szumilas,
cały czas jest neoliberalna buchalteria. Wszystko to jest rachunek. I rachunek dyktuje życie. Przepraszam, nie. Są wyższe wartości niż rachunek i buchalteria. I koniec. No i to trzeba właśnie głośno powiedzieć. Dlatego trzeba zmienić hierarchię. Bo trzeba to przemyśleć, trzeba eksperta, który by powiedział, no niestety też powiedział, jak ten rachunek zrobić, albo inaczej, jak ten fundusz społeczny ubezpieczeń handlować. Ale tu absolutnie widzę, że to jest po prostu ewidentna niewiedza. I to jeszcze no taka, jeszcze tego jest taka logika, no bo dłużej żyją, a zebrały te tyle, no więc trzeba im podzielić na więcej kawałeczków, tak? I nie ma ostatniego zdania, co w konsekwencji znaczy, że dostaną co miesiąc. Ja chciałbym wrócić na ten szczebel lokalny i zapytać, czy Państwo wiecie, jak wygląda kwestia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. Ja rozmawiałem ostatnio, 2 tygodnie temu, z panem prezydentem Szczurkiem, prezydentem Gdyni, który mi powiedział, że w Gdyni już inicjatywa przyjęcia karty została podjęta i komisje w Radzie Miasta już pracują nad tą kartą. I chciałem, czy ktoś z Państwa potwierdza tę informację, bo ja szczerze mówiąc nie słyszałem tego wcześniej. Znaczy ja biorę udział regularnie w komisjach, w pracach Komisji Rady Miasta i powiem szczerze, że nie słyszałem. No ja też na ostatnim kursie. Stowarzyszenie Waga mówi, że rzeczywiście prezydent Szczurek publicznie w czasie modlitwy zadeklarował, że podejmie inicjatywę i rzeczywiście od jednej z osób z urzędu wiem, że taka myśl powstała na zupełnie poważnie. Co dalej z tego wyniknęło, nie wiemy, bo no, to jest to, o czym ja cały czas mówię, że z jednej strony mamy Urząd Wojewódzki, który z nami tego nie konsultuje, a z drugiej strony mamy ten poziom lokalny, czyli miast, które no, nawet jeżeli są zainteresowane, no to jakby też nie sięgają do tego zaplecza, z którego mogą korzystać, czyli tych organizacji pozarządowych. Znaczy to akurat co do Gdyni, nie mam tutaj jako zarzutu, tak, bo to jednak jesteśmy gdańskimi bardziej może organizacjami, stąd być może nie ma takiej współpracy. Ale rzeczywiście Gdynia wydaje się być na to również mentalnie bardziej gotowa, bo z tego, co widzimy w Gdańsku, jest ogromna bariera dokładnie mentalna. I ona jest związana naprawdę z niechęcią do przeprowadzenia pewnej strategii, tylko z oporem i z brakiem wiedzy. Bardzo mi to przypomina, jak Pan opowiadał o konwencji, to jest bardzo podobna sytuacja, to znaczy, że osoby, które mówią o karcie, nawet do końca chyba tego dokumentu nie znają, ale też... Od początku też nie. Tak, ale rzeczywiście jest to tutaj jakaś też, bo na przykład Prawo i Sprawiedliwość, Radni Prawa i Sprawiedliwości mocno się kartą zainteresowali. I też kartę popierają. Co Państwo na to, żebyśmy idąc tym tropem, zaprosili samorządowców, organizacje pozarządowe na takie spotkanie, podczas którego, na które zaprosimy organizacje realizujące ten projekt o równości w samorządach, czyli Fundację Feminoteka i Polskie Centrum Prawa Dyskryminacyjnego, i na tym szerszym forum pokazali takie dobre praktyki, jak można promować kwestie równościowe i realizować politykę równościową na szczeblu samorządowym. Żebyśmy zrobili takie seminarium, spotkanie z tymi samorządowcami, że oni nie muszą się do niczego deklarować, tylko żeby posłuchali, żeby usłyszeli tę perspektywę równościową. Żebyśmy, ja się mogę podjąć organizacji, mam nadzieję, że tutaj Panie mi pomożecie w tym, żebyśmy zorganizowali jako kolejny etap naszego forum takie spotkanie z samorządowcami. Żebyśmy zaprosili pana marszałka, być może żebyśmy zaprosili wojewodę, kogoś z przedstawicielstw miast, samorządów. Być może moglibyśmy zaprosić burmistrza tego miasteczka, który już przyjął Nysy, to być może też tam już działa ta karta. Jedyne miasto w Polsce. Tak. Ale też tutaj, dlaczego przystąpili oni do tego projektu, dlaczego dla nich ta perspektywa równościowa jest ważna, żeby mógł przekonać też inne samorządy do tego, żeby przystępować do takich działań, projektów. A ja z kolei chciałabym odnieść się do pana wiceprzewodniczącego, że być może konferencja, ogólnopolska konferencja, która pokazałaby korzyści dla wszystkich miast w Polsce, bo
popatrzcie Państwo, konwencja od 2006 roku funkcjonuje w Europie, a my nadal mamy w Polsce jedyne miasto, tak? I w innych miastach, kiedy karta była, miała zostać przyjęta, to pojawiały się głosy, że to działa przeciwko rodzinie, że to legalizuje związki partnerskie. No, jakby cały przedem i znowu takich dyskryminujących rzeczy się uruchamiało, więc moim zdaniem problem akurat przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym jest naprawdę tematem nie tylko Pomorza, chociaż postuluję też, żebyśmy jak najbardziej tutaj dzisiaj mówili o Pomorzu. Także a propos tej propozycji, myślę, że tutaj bardzo chętnie się karty rozwiązuje wszystkie te postulaty, które tutaj spisaliśmy, bo dotyczy zarówno budżetu, którym powinien być uchwalany pod kątem płci, także zapewnieniem właśnie opieki nad dziećmi, też reguluje jak gdyby sprawę opieki nad osobami zależnymi, bo przecież to nie tylko dzieci, to także, tak jak Alicja wspomniała, to na kobiety spada później opieka nad starszymi rodzicami czy nie wiem, osobami z rodziny. I właściwie od ekologii po budżet, tak? W kilku punktach mamy właściwie wszystko, o czym my tutaj rozmawiamy. Jeśli mogę się tylko odnieść, znaczy jak najbardziej popieram kartę i tak dalej. Jedyne tylko rzecz, że wolałabym, żeby był silniejszy dokument dotyczący tak. budżetu, bo karta, podpisanie karty tak. właściwie to niczego nie deklaruje. Już wiemy, tak. mamy platformę tokińską, prawda? Też jednak niektóre rzeczy nie są realizowane, więc świetnie, żeby to było jako taki zespół postulatów, żeby te miasta podpisywały. Ale jeśli chodzi na przykład o budżet genderowy, to myślę, że ciekawsze byłoby rozwiązanie już takie bardziej prawne. Pani marszałkini? Tak, ja może tak bezpośrednio odpowiadając na tę kwestię budżetu, ja się zastanawiam, być może wy już macie, czy nawiązaliście kontakty z pełnomocniczką do spraw równego statusu poseł Skurajewicz, czy ona chyba coś w tej sprawie robi. A przede wszystkim no dobrze by wiedzieć, co ona konkretnie robi, jakie z tego wynikają konkluzje, bo jeżeli, bo najlepiej oczywiście, gdyby dało się ją namówić do inicjatywy ustawodawczej, bo oczywiście myślę, że warto by się zastanowić, jak to ruszyć od strony budżetu, ale jeżeli nie będzie się miało tutaj poparcia kogoś w rządzie, no to tej zmiany nie przeprowadzimy, a tu chodzi, prawda, o realną zmianę. Z drugiej strony też wiemy dobrze, że ona nie ma silnej pozycji w rządzie. Widać to po tym, co się aktualnie dzieje wokół Europejskiej Konwencji przeciw Przemocy, prawda, że już i to właśnie zresztą ma niestety negatywny wpływ w ogóle na pojmowanie kwestii gender. Prawda? Tutaj możemy się spodziewać jakiegoś cofnięcia się, jeśli chodzi w ogóle o pojmowanie tego polityki genderowej, prawda? Tego jak gender jest rozumiany, równy status i jako postrzegany, zaczyna być postrzegany jako zagrożenie wobec tradycyjnej rodziny. Także Ale mimo to, iż ona nie ma silnej pozycji, ja myślę, że trzeba by przetestować tę instytucję i tutaj też oczywiście myślę, że jakaś możemy jakoś współpracować i nie właśnie czy to spotkanie. Zresztą bym sugerowała, gdyby tutaj to spotkanie, o którym tutaj poseł Biedroń proponuje zorganizować na szczeblu samorządowym, to może też i ją zaprosić na to spotkanie, bo jak ona nie przyjedzie, to kogoś może wyśle kompetentnego, ale miejmy nadzieję, że ona by przyjechała i wtedy no, trzeba zobaczyć, co można z tego wyciągnąć z tego rządu. Niezależnie od tego wydaje mi się, że trzeba to, tylko że w kwestiach ekonomicznych my tutaj potrzebujemy jakiegoś wsparcia, bo ja przyznam się szczerze, nie czuję się bardzo mocno w tych sprawach, więc gdyby powstała jakaś grupa ekspercka, to co właśnie mnie się bardzo marzy, żeby właśnie taka grupa ekspertów genderowo-budżetowych,
którzy by, czy ta grupa wypracowała, w jaki sposób kwestie tego budżetu genderowego uregulować prawnie. Wtedy, jeżeli byłby pomysł, jak to zrobić, to wtedy można by taką inicjatywę legislacyjną podjąć. To na pewno ja tutaj swoją gotowość jak najbardziej oferuję, ale do tego jest potrzebna bardzo dobra praca ekspercka. Z tego co wiem, francuskie postulują, aby utworzone Ministerstwo Kobiet, więc może, bo wiadomo, ministerstwo wydaje rozporządzenia, tak, może ustanowić Ministerstwo do Spraw Równości i wtedy ta minister, czy minister miałby, że tak powiem, jakieś no, umocowanie prawne, prawda? Wydaje mi się, że to jest na razie chyba niemożliwe, utopia, ale czasami z utopii powstają jakieś. To się realizuje. Ja chciałem powiedzieć przy okazji tej utopii, może to właśnie, może to nie jest utopia. Złożyliśmy jako klub poselski projekt takiej uchwały zmieniającej regulamin Sejmu, powołującej Komisję do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. I w czwartek podczas posiedzenia Sejmu, podczas obrad Komisji Regulaminowej ten projekt miał być omawiany. Niestety wypadł z porządku posiedzenia komisji, ale za 3 tygodnie wrócimy do tego projektu i wstępne deklaracje Platformy Obywatelskiej są takie, że albo ta komisja powstanie, chociaż obawiam się, że presja takich konserwatywnych środowisk będzie tak silna, że to jednak nie powstanie. One jeszcze nie wiedzą, że są prace nad tą komisją i dlatego jeszcze jest głośno, jest jeszcze cisza, ale druga propozycja, bardziej taka według mnie kompromisowa, jest, żeby powstała stała podkomisja w Komisji Polityki Społecznej, która będzie w sposób ciągły procedowała w tych kwestiach równego statusu kobiet i mężczyzn. To oczywiście jest lepsze niż nic, bo do tej pory nie funkcjonowała taka instytucja w ubiegłej kadencji, czy w obecnej kadencji nie mamy takiej instytucji, komisji, która procedowałaby nad tymi kwestiami, więc chciałem tylko powiedzieć, że ta inicjatywa jest i proszę kibicować, jeżeli Państwo bylibyście, Panie, bylibyście zainteresowane uczestnictwem w komisji, która zajmuje się zmianą regulaminu w tym zakresie, to ja oczywiście zapraszam. W czwartek udało nam się zaprosić na tę komisję 5 organizacji pozarządowych kobiecych, które się tym zajmują, które pilnują tej kwestii, które miały zabrać głos, niestety się nie udało, ale to też jest ważna kwestia. Bo jeżeli powstałaby ta komisja, to myślę, że też ten poziom świadomości w Sejmie tych zmian, które są konieczne legislacyjnych, tak żeby wzrósł i tych inicjatyw byłoby też więcej. Więc proszę się angażować, interesować, być może pytać członków komisji regulaminowej, kiedy ta komisja zostanie przyjęta, posłów lokalnych, czy poprą i że mają poprzeć, lobbować na rzecz powołania takiej komisji. A jakie przełożenie, że tak powiem, załatwianie tych naszych interesów będzie mieć komisja? A komisja, celem tej komisji jest procedowanie nad projektami, które pod kątem równego traktowania kobiet i mężczyzn, a więc każdy projekt, który będzie ewentualnie przechodził przez Sejm, to będzie też badany pod tym kątem, ale też ta komisja będzie takim ośrodkiem inicjującym też być może powstawanie tych zmian prawnych w tym zakresie, będzie takim forum też wymiany myśli, poglądów legislacyjnych i też inicjatyw właśnie, jak powiedziałem, więc no ja mam nadzieję, że takie komisje istnieją w wielu krajach i dobrze by było, także w Unii Europejskiej wiele krajów ma takie komisje, dobrze by było, żeby w Polsce też ta komisja funkcjonowała, to podniesie na pewno rangę tej polityki równościowej w Sejmie i sprawi, że te sprawy będą bardziej widoczne. Myślę, że członkowie komisji mogliby
Budżet będzie przechodził przez każdą komisję, tak. Jeżeli jakiś dział, paragraf, tak, dotyczy. Jeżeli ta komisja się upomni w swojej strukturze działań i cela, na przykład pisze, że pisze cele tworzenia na przykład subwencji albo dotacji dla powiatu tego pod kątem budżetu genderowych, tak? Albo w ogóle budżet pod kątem genderowych. W ten czas będzie po prostu przez tą komisję musiało to przejść. I tak prawdopodobnie będzie, więc to jest duża szansa na to, żeby ta polityka równościowa zaistniała i była w końcu realizowana. To może się nie nadawa. Nie ma jakichś danych, z których można korzystać, z których można bazować, tworząc jakieś projekty, bo jak się nie ma badań, właściwie nie wiadomo, jaka sytuacja. Wiadomo, jest źle, ale nie ma jak to przedstawić. Nie, no można wygenerować jakąś wiedzę, tylko właśnie trzeba ten cel postawić z danych na razie dostępnych statystycznych, tak? Czyli na przykład badamy różne zjawiska i w nich uczestnictwo kobiet, mężczyzn, z takim podziałem, tak? Czy dzieci, prawda, i uczestnictwo w tych sprawach kobiet i mężczyzn, tak? Czy chodniki, jest sprawozdanie kobiety. Właśnie z ustawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i również tam nie ma perspektywy podziału, na przykład to znaczy może to są badania, bo one wskazują, że coraz więcej mężczyzn jest ofiara. Ale tej informacji na przykład tego udziału nie było. Jakieś badania są, pani marszałkini. Tutaj przede wszystkim też chodzi o to, żeby patrzeć na budżet pod kątem, na ile potrzeby kobiet i mężczyzn są realizowane, czyli w zasadzie ja myślę, że to nawet nie trzeba jakichś wielkich badań do tego, żeby wiedzieć, prawda, że kobiety mają prawda, określone potrzeby, które powinny być widoczne w budżecie i po prostu patrzeć, czy nie wiem, tam militaria idą, prawda, w jakim stopniu realizują potrzeby kobiet, w jakim nie. Także to bardziej też chyba o to chodzi, żeby tu były jakieś wielkie badania, chociaż oczywiście badania to już bardzo pozwalają na konkretyzowanie już jakichś działań. Ukrycie wielu rzeczy. Nie, w sensie maskowania przez takie pseudo-uniwersalistyczne kategorie różnej tej niesprawiedliwości, no to też jest robione. I dlatego te szczegóły dotyczące badań są dużo ważniejsze na tym szczeblu niższym. No tak, bo one tutaj dochodzą do tych szczegółów. W tej chwili chyba sytuacja jest taka, że tak naprawdę budżet nie jest zielony tak jak ten sposób. Można powiedzieć, że badanie jest jednoznaczne. Nie, na przykład nie jest zielony pod kątem. My jesteśmy akurat, większość z nas jest w mieście. Ja mam dość, przez cały czas miałem duży kontakt z kołami gospodyń wiejskich po prostu. Czyli z terenami wiejskimi. I ta cała transformacja dziadowska, jaką mieliśmy, mówię w sensie społecznym dziadowskim, spowodowało to, że jedyną siłą postępową na terenach wiejskich są kobiety. I to naprawdę w tak imponującym zakresie, że się z facetami w ogóle nie ma o czym gadać. Tak? Jak coś się chce załatwić, idzie się do kobiet. W związku z tym na przykład myśląc o budżetowaniu dla terenów wiejskich, właśnie myśleć w tym kontekście i rozmawiać z tymi grupami właśnie z kobietami. Tak? Zupełnie jak w trzecim świecie. Tak, dokładnie jak w trzecim świecie. I pod tym kątem. I faktycznie my jako faceci myślimy, że tam coś tam, a kobiety mówią nie, bo my wtedy widzimy, że to i to. Ale dlatego mi się wydaje, że też bardzo ważną rzeczą byłoby rzeczywiście włączyć się w ten ruch samorządowy, przy czym próbować zmienić go tak, jak pokazujecie właśnie w tym ruchu samorządowym, dzielnicowym. To znaczy, ponieważ jakby kobiety bardzo często mają taką zdolność praktycznego korygowania planów źle zmodyfikowanych z punktu widzenia potrzeb rodziny, jakby konkretów różnych. I to można zobaczyć dużo lepiej na poziomie niższym dzielnic i innych jednostek. I dlatego wydaje się, że strasznie jest konieczne, żeby nie istniała taka przepaść w tej chwili, jaka jest pomiędzy poziomem władzy całej miejskiej, prawda, Rady Miejskiej i urzędem dzielnicowym, żeby kompetencje zeszły w dół, ponieważ to umożliwia generalnie aktywność społeczną,
Więc aktywność kobiet, prawda? Przecież dla bardzo często działaczkami w tych dzielnicach są właśnie kobiety najlepszymi. No to było tak. Mamy parytet. Tak, w osiedlach i dzielnicach. I im wyżej, ale tym gorzej. Naturalny czy taki? Naturalny, to znaczy nie naturalny w tym sensie, że tutaj nie ma kompetencji, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, to są kobiety, kandydaci się nie rozwijają, a władza jest naprawdę minimalna. To tak jak na uczelni, do poziomu instytutu są kobiety dyrektorkami, a potem nie. Bo tam się zaczynają pieniądze, są pieniądze, kobiet nie ma. Tak. I dlatego, ale dlatego jest to bardzo ważne, żeby się sprzymierzyć w tym ruchu samorządowym, przy czym bardzo jakby walczyć na rzecz zmiany większej równowagi, to znaczy, żeby ten dół rady dzielnicy zwiększały swoje kompetencje. Ja proponuję, żeby kolejnym krokiem było spotkanie z samorządowcami, żebyśmy zorganizowali takie forum, podczas którego będziemy już dyskutować z samorządami. Bo w ogóle aktywność obywatelska jest kobieca, bo to oznacza oddolny ruch kobiet. Dobrze, to przystąpmy może już do opakowywania tego, zapakowywania. Mamy podczas tego spotkania, koleżanki pomagały przygotować dokument, który chcemy zaproponować, żebyśmy przyjęli dzisiaj. Ja przeczytam, może ja przeczytam część, a ty przeczytasz. Żebyśmy przyjęli dokument, proponuję, żebyśmy go teraz odczytali i żebyśmy już podjęli dyskusję nad tymi dokumentami, nad tą treścią, dobrze? Państwo będziecie mieli uwagi, to teraz je zbierzmy i jakoś doszlifujmy to. To jest oczywiście propozycja, więc deklaracja i apel na rzecz równości kobiet i mężczyzn na Pomorzu. My niżej podpisane, uczestniczki i uczestnicy pierwszego forum kobiet Pomorza, zobowiązujemy się do prowadzenia działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Jednocześnie wyrażamy wolę współpracy i koordynacji działań na rzecz kobiet, tolerancji oraz przeciwdziałania wykluczeniu, marginalizacji i dyskryminacji ze względu na płeć. Postanawiamy czynnie uczestniczyć w realizacji postulatów zebranych podczas spotkania pierwszego forum kobiet Pomorza, stanowiących załącznik do niniejszego porozumienia. Powołujemy także roboczy zespół celem konsultacji w sprawie strategii rozwoju województwa pomorskiego 2020. Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020 powinna uwzględniać postulaty organizacji pozarządowych i środowisk lokalnych w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Przepraszam, że tak to wygląda, ale to jest wszystko robocze. I teraz deklaracja. I teraz postulaty. Te postulaty są, że tak powiem, na gorąco spisane, więc może byśmy wspólnie poprawili ich treść. Postulaty opracowane w ramach pierwszego forum Kobiet Pomorza. Postulat pierwszy. Działanie na rzecz przyjęcia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. Hasłowo budżet pod kątem płci, ale mi się wydaje, że można by było to ubrać w słowa, tak? Czyli nie wiem, w jaki sposób może, tak jak Małgosia wspomniała, żeby to było jakoś możliwe do wyegzekwowania opłat. Legalizacja to jakby było nielegalne. Przyjęcie. To chwilę nam doszlifujemy. Indeks równości, system realizacji polityki równościowej, wewnętrzny audyt równościowy w samorządach lokalnych, powołanie społecznej rady do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, zmiana systemu edukacji i tutaj trzeba byłoby właściwie rozszerzyć, na czym ta zmiana systemu edukacji miałaby polegać, tak mi się wydaje. Czy na zmianie całej ustawy czy programów szkolno-szkolnych edukacji nauczycieli i do pracy nauczycieli. Pod kątem wypuszczalnym po prostu. Uwzględnianie potrzeb socjalnych rodzin, przede wszystkim kobiet, zwiększenie finansowania na żłobki i przedszkola. Zwiększenie udziału, aktywizacja kobiet, zwiększenie udziału kobiet w polityce. Wydaje mi się, że w
tym punkcie też należałoby może to jakoś sprecyzować, bo my kobiety często działamy społecznie do tego, że no to jest takie dosyć wygodne, bo nie ma żadnych konsekwencji. Jak mamy czas, to się zaangażujemy w jakieś charytatywne przedsięwzięcia, a już opiekę nad innymi i to jest takie postrzegane, że to takie kobiety, że my tak właśnie nie powinniśmy. I tego się właściwie od nas oczekuje, prawda? I, a z kolei źle są widziane kobiety angażujące się w politykę. Bo wtedy albo to jest jakaś zwariowana feministka, albo osoba, która na pewno ma w tym jakiś interes i chce załatwić, nie wiem, jakieś tam swoje. Więc jak gdyby poprawa tego wizerunku kobiety polityczki, to też jest przynajmniej dla mnie bardzo ważna. Zabezpieczenie kobiet, przede wszystkim finansowe, poprzez wsparcie matek, przeciwdziałanie wykluczeniu matek na rynku pracy, wspieranie partnerskiego modelu rodziny. Tutaj także się hasło pojawiły emerytury, czyli to, o czym pan poseł mówił. Zmiana analiz, zmiana po prostu. My właśnie tutaj też o zdrowiu nie ma. Jednak służba zdrowia lokalna ten postulat też zapewniała. Działanie na rzecz przyjęcia konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. I o tym powołaniu roboczym. Mi się wydaje, że ten zespół roboczy, który wymógłby konsultacje w sprawie strategii rozwoju, jest taki najbardziej realny i chyba był przyniósł najwięcej jakichś pozytywnych rezultatów. Bo tak, konkrety, to jest jakiś konkret, który jesteśmy w stanie zrobić. Tak? To jest coś, co jest realne. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do propozycji? Czy czegoś zabrakło? To, co Robert poruszałeś, nie wiem, czy mi uciekło. Kwestie zdrowia, kobiet, ochrony i kwestie prostytucji. Myślę, że euro jest dobrym momentem, bo tego media gdzieś nie pomina. Żeby ten temat nagłośnić, mówić o nim głośno i wyraźnie, a później zrobić na tyle, na ile panie same pomogą. Dziękuję. Czy coś jeszcze nam umknęło? Dobrze, to ja chciałem, czy możemy przyjąć te postulaty i ten apel przez aklamację? Czy ktoś z Państwa sprzeciwia treści? Nie widzę. Przyjęliśmy przez aklamację. Udało się wypracować 12 postulatów. No proszę. Nie. Dziękuję bardzo. Proponuję więc, żebyśmy przystąpili teraz do powołania tego zespołu, który ewentualnie pracowałby nad tym dokumentem, żebyśmy mogli się jakoś spotkać i do 22 czerwca przesłać te postulaty. Zespołu, który w imieniu nas wszystkich przedstawi te postulaty. Trzeba będzie pracować, uprzedzam. Przeczytać dokładnie tę strategię i podzielić się zadaniami i każdej z tych, bo to jest podzielone na różne sfery działalności Urzędu Marszałkowskiego, zaproponować jakieś rozwiązania. Kto z Państwa chciałby w tym zespole uczestniczyć? Ja oczywiście zgłaszam swój zapis. Pan poseł? Muszę. Ktoś jeszcze z Państwa? Ja mogę uczestniczyć, ale w formie, że będę o tym pisał po prostu. Ale to już o efekcie mówię. Jak będziemy... napiszę, że powstały takie postulaty. Świetnie. Dobrze. Przedstawiam. To jeszcze ja. Dobrze. Dziękuję. Dobrze, to zespół, czy ktoś z Państwa ma coś przeciw, jeśli chodzi o skład zespołu? Nie widzę, więc dziękuję. A może po spotkaniu zespół się jakoś ukonstytuuje, jakoś zastanowimy się, jak się podzielimy tą pracą. Czy są jeszcze jakieś inne kwestie, które Państwo chcielibyście podnieść podczas dzisiejszego?
dzisiejszego spotkania. Czy moje współorganizatorki chciałyby coś dodać, podsumować? Było bardzo konkretnie według mnie. Udało się ustalić kilka rzeczy. Mamy deklaracje, mamy postulaty, mamy pomysł i organizujemy forum z samorządowcami, tak? I mamy zespół, który przygotuje nasze propozycje do strategii rozwoju województwa. Uważam, że to jest sporo. Czyli byli świetnym ministerstwem do spraw równości. Naprawdę. Ile się udało w ciągu tych dwóch godzin zrobić? Ja myślę, że to jest postulat taki życzeniowy, ale tak ja uważam, że kiedyś to nastąpi. Jestem przekonana. Byłabyś idealną ministrą. Pani marszałkini, może ostatnie słowo. Tak, no ja chciałam bardzo wam wszystkim serdecznie pogratulować. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że w ciągu godziny udało wam się tyle osiągnąć. Plan pracy na długo, sposoby, w jaki chcecie do tego dochodzić, no i te szybkie cele. Także jestem pod ogromnym wrażeniem i gratuluję i życzę wielu sukcesów i jeszcze raz zgłaszam gotowość, że gdybym była do czegoś przydatna, to oczywiście proszę na mnie. Zapraszamy na drugie forum. Na drugi forum, ale ja myślę, że ten pomysł właśnie zorganizowania w Sejmie takiej konferencji na temat Europejskiej Karty Równości, żeby ona też była inaczej postrzegana, z zaproszeniem, że tak powiem, przedstawicieli gmin, w którym ta karta funkcjonuje, byłoby bardzo dobry pomysł. I byłoby to na pewno inny prestiż niż zorganizowana lokalnie. Świetny pomysł, to będziemy o tym rozmawiać w takim razie, jak to wdrożyć w życie, kiedy bo to te gminy, tu na razie jakby wasz region jest zmobilizowany, ale teraz jak dotrzeć do tych innych? To już my mamy to macie, tak? To jest to Karpacie, który będę to dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wyciągać brzuch na ten jest? Wszyscy są? Czy mamy się jeszcze jakoś... Jest to było, okej. Ja to zwinuję pana posła, żeby nie uciekł. Wszyscy są, jeszcze. Oddać specjalnie, żeby się wyciągnął. To jeszcze widzę przecież. Tu przytupnę. Pod butem. Jasne. Tak zawsze jest na ktoś doszedł? Tak, ale